Cześć, jestem Spyro the Smog i dziś chcę Was zaprosić na przedstawienie nowej trasy w grze Crash Team Racing Nitro Feud. Zatem, czy jesteście gotowi? O nie, Spyro. Jedyny, kto może tutaj hype'ować ludzi i informować ich o nowym sezonie Grand Prix, jestem tylko i wyłącznie ja. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o zapowiedzi szóstego sezonu Grand Prix z Crash Team Racing Nitro Fueled. Co za tym idzie, za chwileczkę przenosimy się na specjalną scenę, gdzie będziemy oglądali trailer właśnie Crash Team Racing Nitro Fueled sezon szósty, który będzie miał już miejsce jutro. Tak, bo premiera jest 12 grudnia, a jako, że mamy dzisiaj 11 grudnia, to myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak obejrzeć to arcydzieło. No dobrze, zatem jestem z wami z powrotem i jesteśmy na YouTubie i wczoraj, czyli 10 grudnia, kanał Crash Bandicoot przesłał film pod nazwą Crash Team Racing Nitro Fueled Winter Festival Grand Prix Intro. Więc oglądamy, co nie? Myślę, że sezon szósty nas na pewno w jakiś sposób zaskoczy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, let's go! Czyżby Chick i Stu mieli wsiąść za go-kart? Niesłychane! O kurde! Ale nie, wiecie co? Teraz sobie zrobimy coś jak za starych dobrych czasów, czyli po prostu skomentuję trasę, jak ona mniej więcej się prezentuje. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się spodobała tutaj. Najsłodsze tutaj, co może być, to właśnie te oto skaczące galaretki, tak jak to moja dziewczyna powiedziała. Po prostu one są tak mega słodkie i tak bardzo fajne, że to jest przegięcie pału, naprawdę. Binox, odwalacie kawał dobrej roboty. Dziękuję wam za to, że chcecie dalej cisnąć z Nitro Fueledem. Oby tak dalej. Ogólnie bardzo cieszę się, że zrobili coś takiego, co tutaj mamy, czyli właśnie te oto takie lizaki, które kojarzą się mega z biegunem północnym i z Świętym Mikołajem. Ale co, no myślę, że fajnie tutaj się prezentuje babka. Sprawdźmy, co mamy dalej. Tutaj widzę, że postacie sobie wyskoczyły. Mam tutaj kranka. To jest chyba nasz i tutaj pozostałe postacie. Kogo my tu mamy? Przewinimy sobie. Rillaru! Crash Bash! Chyba kojarzycie grę i tą postać, co nie? Ta bardzo, 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 bardzo niedoceniona postać. Choć jak dla mnie to szczerze bez różnicy, dlatego że nie mam nic co prawda do Rillaru, ale nie jest on jakoś super wybitną postacią jak dla mnie. A raczej ona, bo to chyba ona jest. Szczerze to ja nigdy się nie zagłębiałem, czy Rillaru to on, czy ona, dlatego dla mnie to jest bez różnicy, bo równie dobrze to może być on. Mamy tutaj Crasha Reniferka w saniach Świętego Mikołaja, ponieważ ten pojazd to są sanie Świętego Mikołaja. I szczerze bardzo ładnie wygląda w tym. Naprawdę, skin bardzo dobrze przemyślany. Co tu mamy dalej? Crash znowu Renifer, tutaj mamy... To jest jeleń? Czy to jest łoś? What the fuck? Nie wiem, kto to w ogóle jest za tym tym. To chyba to jest właśnie Rillaru, tak mi się wydaje przynajmniej. Ta postać. Ci, co nie oglądali filmiku odnośnie najgorszych gier Crasha Bandicoota, to powinni kojarzyć tę postać. To jest tak zwana Jaja. Czyli ta postać, która została stworzona dla tej gry Crash Bandicoot Nitro Kart. Bodajże to była 3D albo Crash Bandicoot Nitro Kart 2. Tak więc tak, ona również powraca. Zobaczymy. Ciekaw jestem, jaka maska będzie reprezentowała tę postać. Tak szczerze. I spójrzmy sobie dalej. O, tutaj mamy świątecznego Spyro, który był na początku odcinka. Który chciał za mnie poprowadzić. O, i Polarek w tym takim fajnym, słodkim sweterku. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podobają skiny. Bardzo fajnie to jest przemyślane. I liczę na to, że ten sezon przebije dotychczasowe sezony.
Choć co prawda sezon 5 był bardzo dobry, ale trochę zaniedbałem ten sezon, bo zrobiłem tylko maksymalnie 2 albo 3 live'y z niego, więc... Z czego 2 są na niepublicznym i tylko jeden jest na publicznym, więc... Mogę obiecać jako taki rachunek sumienia, że od tego sezonu będę trochę więcej streamował CTR-a, ale to jeszcze sobie ustalimy w jakie dni. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o tym, że Chicky Stew również będą tutaj postaciami, które będą mogły zasiąść do karta, więc... Coraz więcej postaci, moi drodzy, coraz więcej postaci, ta gra się naprawdę mega powiększa. Zaczynam się obawiać o moje miejsce na dysku na PlayStation 4, tak szczerze. No i cóż, Grand Prix ten ma się skończyć 12 stycznia 2020 roku, więc... Myślę, że do tego czasu tak przynajmniej z 10, może 11 live'ów będzie z tego sezonu. Żeby tak tego CTR-a też nie zostawiać. Choć nie powiem, że nie chce mi się tak non-stop streamować tego CTR-a, dlatego będziemy sobie ustalali jakieś konkretne dni, żeby też zarówno zadbać o widzów, którzy lubią u mnie CTR-a oglądać i zarówno o widzów, którzy lubią u mnie inne gry oglądać. A więc tak, ja się z wami teraz będę żegnał. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał i teraz... Zostawiam wam pokaz slajdów i będą tutaj właśnie zdjęcia, które udało mi się wygrzebać wraz z moją dziewczyną z tego Grand Prixa. I widzimy się jutro około godziny 13 lub 14 na streamie z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Miały być jutro retro gierki na chillku, ale niestety, jako że rusza nowy sezon, to jestem zobowiązany zrobić również z niego streama. Tak więc, ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę i... Teraz w ciszy i spokoju będą leciały sobie slajdy, albo po prostu zdjęcia, jak chcemy sobie to nazwać. I będziecie mieli tutaj zdjęcia z tego oto Grand Prixa. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i widzimy się jutro na torze. A jednak powracam, witajcie bardzo serdecznie i razem sobie skomentujemy te oto zdjęcia, które teraz wam będą się wyświetlać. Na pierwszym zdjęciu mamy tutaj Renifera, Polara oraz Crasha i tam pewnie pozostałe postaci, ale niestety nie jestem w stanie wam zidentyfikować, kto to tam dokładnie jest. Chyba, że tam jest Jaja zaraz obok Polara, ale nie mam pewności 100%, więc nie powiem, kto to jest, bo nie wiem. Co mi się na tym zdjęciu podoba? Sceneria. Cóż mogę więcej powiedzieć? Po prostu bardzo fajnie zostało zrobione to, że mamy tutaj taki most z pierniczków, to chyba są pierniczki, oblane lukrem oraz ten taki świąteczny napis CTR, bardzo mi się podoba. Mega robota i... Gratuluję, Binox, odwaliliście kawał dobrej roboty. To zdjęcie po prostu nadaje się na jakąś tapetę bądź też i miniaturkę do jakiegokolwiek filmu. Aż sam się zastanawiam, czy by czasem jej nie użyć. Jedziemy dalej. I mamy teraz drugie zdjęcie, czyli zdjęcie, na którym jest Jaja oraz Nash. I co mogę o tym zdjęciu powiedzieć? Jest ono bardzo ładne, bardzo mi się ono podoba i nie powiem, że nie... Coraz bardziej zastanawiam się, jak ten poziom będzie wyglądał, jak ja sobie w niego zagram. Ja pitole, przecież to będzie coś pięknego. Normalnie nie mogę się tego osobiście doczekać. Nasz tutaj jedzie na saneczkach, tylko jakichś takich lekko zmodyfikowanych, a Jaja na tym oto pojeździe, który szczerze przypomina mi ogórka, tak szczerze. Takiego bardzo przerobionego ogórka. Ja i te moje skojarzenia. Zdjęcie trzecie przedstawia Crasha w stroju Renifera oraz Taunę w stroju pomocnicy Mikołaja? Elfowej? What the fuck? Nie wiem, jak to określić, wiem tylko, że te postacie jeżdżą właśnie na saniach świętego Mikołaja, tylko że Crash ma kolor czerwony, a Tauna kolor srebrny. No i w tle mamy oczywiście domki z ciasteczek lub pierników, ale myślę, że jest to coś, co raczej również zauważyliście. Kolejne zdjęcie to jest przedstawienie skinów, jakie będziemy mieli w tym Grand Prixie oraz no, przedstawienie nowych postaci, jak i nowych kartów, więc myślę, że to sobie szybko pominiemy. Następne zdjęcie przedstawia zacięty pojedynek pomiędzy Koalą Kong oraz Rillaru, gdzie Rillaru naśmiewa się z Koala Konga, a Koala Kong z wkurzonym wyrazem twarzy odjeżdża dalej na swoim malutkim, śmiesznym pojeździe z poprzedniego Grand Prix. Kolejne zdjęcie to w zasadzie to jest to samo zdjęcie, co już widzieliśmy niedawno, więc pomijemy to. Kolejne zdjęcie przedstawia nam krótki opis, kto dostanie skina, a kto nie, tak więc, no jak widzicie, lista jest całkiem pokaźna. Następne zdjęcie przedstawia nam Chicka i Stew
w scenarii tego oto nowego poziomu, który zadebiutuje. I muszę przyznać, to zdjęcie również nadaje się na jakąś fajną miniaturkę. Aż się sam zastanowię, czy czasem jak nie wyjdzie ten Grand Prix, to nie zrobię tej miniaturki jako bonusowy odcinek Cetera. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Następne zdjęcie przedstawia Spyro w śnieżnych barwach, co możemy zauważyć. I o ile pamięć mnie nie myli, to chyba będzie nowy skin dla Spyro. Chyba, że to już jest skin, który widziałem, a no niezbyt go pamiętam. Bo tak też może być. No i oczywiście nie muszę mówić, że Spyro jedzie sobie na Spyro Mobilu. I ostatnie zdjęcie przedstawia nam Crasha, Coco oraz Rillaru, którzy chcą wjechać w ekran. A dokładnie to w nas, oglądających ten film, więc w tym wypadku radzę wam szybko wyłączyć już ten film i uciekać daleko, gdzie pieprz rośnie, dlatego że zaraz te postacie w nas wjadą i wtedy dopiero będzie niezły ambaras.